Dzisiaj w Kołobrzegu odbyło się bardzo ciekawe wydarzenie. Dwumasztowy jacht Greenpeace razem z łodziami rybaków przybrzeżnych wypłynęli na morze, aby zwrócić uwagę na problem rabunkowej gospodarki zasobami rybnymi. Zarówno rybacy, jak i Greenpeace podkreślają, że obecnie łowiska są tak silnie przełowione, że jest bardzo trudno im cokolwiek złowić. Na jachcie Greenpeace'u zawisł transparent z napisem „Bez ryb nie ma rybaków, wspieramy odpowiedzialne rybołówstwo”. Bo podstawą funkcjonowania tego rybołówstwa odpowiedzialnego, zrównoważonego jest właśnie dobra jakość ekosystemu. Czyli tak naprawdę istotne jest to, żeby w morzach były ryby, żeby rybacy mogli je łowić. Zmniejszyła się populacja śledzia, szproty, no w tej chwili tego tobiasza zaczyna być odławiany. No po prostu trzeba dać chyba rybie czas, żeby się rozmnażała. Dorszy jest mniej. No i są chude. No dorsze po prostu w tej chwili są zagłodzone, można tak powiedzieć. I dorsza desperata nawet miałem co muszlę pożar, co nie jest pokarmem dorszowym. Trwa reforma wspólnej polityki rybołówstwa, która jest odpowiedzialna za wszystko, co jest związane właśnie z tym rybołówstwem. A niestety ostatnie przepisy doprowadziły do przetrzebienia łowisk i nadmiernej rozbudowy flot unijnych. Dlatego Greenpeace, dlatego rybacy przybrzeżni postulują o zmianę na rzecz odbudowy stad i w kierunku zrównoważonego, odpowiedzialnego rybołówstwa.